Młodzież, która na naukę teorii poświęca codziennie wiele godzin w szkole, zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach i kursach, na których może wzbogacić się o praktyczne umiejętności nauki zawodu. Pierwszy raz w ogóle takie spotkanie z barmanami, którzy przyjechali. No, mieliśmy kilka dni wcześniej pokaz tutaj, zapisaliśmy się na kurs. No i przyjechali specjalnie dla nas. Tak właśnie wyglądały lekcje połączone z kursem barmańskim, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Jeżeli chodzi o część praktyczną, o wiele łatwiej przyjmuje się wiedzę, jeżeli jest to przeprowadzone, że tak powiem, właśnie luźno, niż jeżeli byśmy, nie wiem, stricte siedzieli tutaj i tłukli wiedzę. Oczywiście część teoretyczna, czyli tą wiedzę, którą trzeba przekazać o sprzęcie, o rzeczach, których używamy, oczywiście też miała już miejsce dziś rano, gdzie to były 4 godziny, gdzie oni po prostu siedzieli, my prowadziliśmy wykład, gdzie i były notatki. Uczestnicy kursu po egzaminie otrzymują certyfikat, który może rozpocząć ich barmańską karierę zawodową. Na tym szkoleniu nasi kursanci, nasi uczniowie będą mieć certyfikat wystawiany, więc tak samo będzie test. Jest to test i praktyczny, i teoretyczny. Jak widać tutaj pełną parą, wszyscy pracują. Myślę, że bardzo ważne jest to, że nie jest to test i nie jest to egzamin, nie jest to certyfikat wystawiany na zasadzie byłem, dostałem, bo posiedziałem, tylko faktycznie te osoby z każdej jakby części tutaj szkolenia mają osobną ocenę i muszą się przyłożyć, żeby faktycznie tutaj osiągnąć jakiś wynik, jakąś fajną ocenę. Na zajęciach uczyli się nie tylko sposobu przygotowania drinków, ale też prezentacji, odpowiednich ruchów oraz przygotowania owocowych dekoracji. Dekoracja jest bardzo ważna w koktajlu, z tego względu, że nasi goście jedzą oczami, a taka dekoracja pozwala na to, że po prostu ci goście bardzo fajnie odbierają i wspominają przede wszystkim te koktajle. Lepiej porozmawiać i popatrzeć, jak ktoś to robi, później się od tego kogoś nauczyć, niż gdzieś kogoś, kto się nie zna, czy coś. No, na pewno lepiej jest i łatwiej wtedy dla nas. Panowie z dekoracjami, z owocami, myślę, troszkę lepiej sobie radzą niż dziewczyny dzisiaj. Taki mały, myślę, wyjątek. Co mnie w sumie bardzo cieszy, bo jednak barmani bardzo często gdzieś unikają kwestii związanych właśnie z tworzeniem dekoracji. Raz, dwa, trzy. Na podstawowe numery jak najbardziej. Myślę, że wystarczy. Natomiast jeżeli chcemy poświęcić się sztuce flery, no to tutaj wchodzą lata. Naprawdę fajna zajawka. Jeżeli kogoś to kręci, to z miłą chęcią. Ja też się, mam nadzieję, zastanowię jeszcze nad tym, żeby być w takiej branży barmańskiej. No i pewnie zachęcę też innych, jeżeli się zdecyduje.